witajcie na kanale Kuchni Włoskiej Mangiare Łewki. Mangiare znaczy jeść. Ja będę na święta wielkanocne piekła babkę kawową w tych oto foremkach, czyli tu babeczkę, a tu zrobię takiego fajnego króliczka. Foremki dostałam od koleżanki youtuberki Moniki. Kanał nazywa się Monika Prezentuje. U Moniki znajdziecie wszystko. Trochę gotowania, trochę ogrodnictwa, trochę o zwierzątkach. Wszystkiego po trochę. Link na jej kanał zostawiam tutaj na dole. A co dostałam od Moniki, to też Wam zostawię tu u góry link. Paczka od Moniki i możecie zobaczyć, jakie dostałam prezenty od mojej koleżanki youtuberki. A teraz nic mi nie pozostaje, jak zabrać się do przepisu. Ale zanim pójdę robić, to Ciebie serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Nie zapomnij udostępnić. Andiamo! Osoby, które lubią piec i lubią babki lub inne ciasta, na to wszystko zostawiam Wam linki pod tym filmikiem. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że na moim kanale jest też tiramisu, jest beza pawlowa, są muffinki i ciasta drożdżowe. Także serdecznie zapraszam do robienia tego, a tu dalej kontynuujemy naszą babkę. Tutaj wkładam do połowy formy, pozostałe ciasto wykładam do drugiej foremki. Piekarnik włączamy na temperaturę 180 stopni, funkcja góra-dół. I tak, króliczka pieczemy przez 15 minut, natomiast ciasto w foremce pieczemy przez 40 minut. Pieczemy do suchego patyczka. Słuchajcie, i tak wyszła moja babeczka i zajączek, Vini Alessandro, fai vedere perché... Zajączek mi się rozwalił, króliczek, i tutaj takie właśnie wzięłam duże wykałaczki. Nie jest polukrowany, każdy sobie może polukrować jak mu się podoba, ja nie lukruję. A tu jest ta babka kawowa, też można ją polukrować, rendime, też można ją polukrować, ale ja ją tylko posypam cukrem pudry. Tak wygląda. W środku, tak, Aleksandro. Już Wam mówię, jak smakuje. Dobra. Serdecznie Was zapraszam do robienia takiej babki. Życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji tych świąt. Po włosku auguri, buona Pasqua. Tak jak Wam powiedziałam, przepis wzięłam z kanału Fatto in Casa da Benedetta. Link na ten kanał zostawiam Wam na dole. Do tej wspaniałej kobiety, która gotuje. To jest youtuberka włoska. A teraz zapraszam Was na inny przepis.